Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski, witam na moim kanale na YouTubie oraz w kontekście najwyższego czasu to na Rumble, na Banbaj, na Spotify, wideo, na Twitterze Tomasza Somera, w różnych miejscach, gdzie jeszcze się ostaliśmy, bo cenzura YouTubeowa ogólnie atakuje, aczkolwiek ja, tak jak wspomniałem na początku, mój kanał jeszcze jakimś cudem przetrwał, więc zapraszam. Dzisiaj jest kolejna rozmowa, już nie pamiętamy w sumie, który to jest odcinek cyklu, chyba szósty, tak? Chyba szósty tak odcinek. Tak sądzę, myślę, że pojawi się to w tak. Na obwolucie. Tak, to jest chyba szósty odcinek cyklu naszego, mówimy tutaj w ramach, że tak powiem, słownika globalizmu, tak? Słownik globalizmu. Tak. I opowiadamy tutaj o ciekawych rzeczach, które być może, ja mam taką nadzieję, kiedyś będą ukazane w formie książki, takich przemyśleń, takiego dialogu. Oczywiście Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu. Witam. Ruch Ochrony Szkoły i nie tylko. No wszystkiego nie powiem. No nie, 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 no nie. Wiesz, tam te tajne to stowarzyszenia to lepiej, żeby... Ci templariusze i tak dalej. No i... Aha, no tak. Miałeś nie mówić. To był dowcip. Kto zrozumie, ten zrozumie. No tak, no i co? I mamy tutaj kolejny odcinek. Tutaj, jak mi zapowiedziałeś na górze, będziemy mówili o, w tej kolejności, o różnorodności i normalności. No tak. To o różnorodności to na pewno dużo, dużo można powiedzieć, bo jest jej w koło bardzo, bardzo, bardzo. Jak to różnorodność jest różnorodna. Więc różnorodna jest różnorodna. Różnorodnie. Tak, tak. A ta normalność to już jest takie słowo. A normalność też jest różnorodna dzisiaj. Tak, ale właśnie, a mi się kiedyś wydawało, że, no mi się tak wydaje, że normalność to jest jednak... Normalność jest normalna. No i że jest, nawet nadal mi się tak, nadal tak uważam, że normalność to jest jednak jakiś konkretna ścieżka, nie? I trochę jak zboczysz z tej drogi, no to wiesz, kim jesteś. Zbaczasz. Nie? No to zaraz powiemy Państwu, co się dzieje właśnie, kiedy się zboczy z tej ścieżki. A w ogóle to tak liczymy na to, mamy nadzieję, że to kiedyś to, co mówimy, będzie nauczane w szkole. To już są pobożne życzenia. To po prostu podręcznik. Tylko ciekawe, na jakim przedmiocie. Trzeba by chyba specjalny przedmiot. Jak byś go nazwał? Wiedza o kulturze? O antykulturze. Wiedza o antykulturze. Dobra, no, czy tam kultura versus antykultura? O! Można by jeszcze, o, wiedza o gnozie. Wiedza o gnozie. Tak, tak. Czyli wiedza o wiedzy. No, ale gnoza to jest wiedza tajemna. A my głosimy wiedzę jawną. Znaczy, odkrywamy wiedzę tajemną. Czyli sprawiamy, że ta wiedza tajemna, ta gnoza już nie jest gnozą. Tak, staje się jawną. Ku nie ucieszę, że tak powiem, rozmaitych tam gnostyków. No jeżeli zdołali już nas dostrzec, nie wiem, czy oni tam interesują się takimi tam pomniejszymi. My no to na razie jesteśmy takie o... Żuczki. Tak, no istotne. Szkoda. Gdybyśmy byli istotni, to... To byśmy nie nagrywali już, tak? No nie no, to może... Sugerujesz. Ale być może mielibyśmy jakąś poważną propozycję, jakiejś dotacji, grantu. No ja wciąż taki nie dostałem. Najpierw się tak robi, a potem... No zobaczymy, co będzie. No, do meritum. No to jak to jest z tą różnorodnością i tą normalnością? No, różnorodność. A w ogóle jakim terminem jest określona różnorodność? No, z angielskiego. Różnorodność? No. Ojej, teraz kompromitacja, bo zapomniałem. Czekaj, różnorodność? Wpisz tu to. Naraz, bo zapomniałem, jak różnorodność? To różnorodność? Pewnie coś oczywistego. A może i nie. No, a, diversity, no tak. No. Diversity, no tak, to przecież. Oczywiście, oczywiście. No przecież. I to jest dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki. To jest treścią wszystkich programów globalno-unijnych. Unia ma być różnorodna pod każdym względem. Na przykład jest różnorodność, neuroróżnorodność. To mój ulubiony typ różnorodności to jest neuroróżnorodność. Czyli masz różnych ludzi nieneurotypowych. A jak wpisujesz diversity and, to Google podpowiada inclusion od razu. Oczywiście, bo ta różnorodność ma być inkludowana, czyli ma być włączona. Wszyscy różnorodni mają być włączeni, oczywiście oprócz tych, którzy nie pasują do wzorca różnorodności. I Anna, wiedziałeś, że jest strategia zarządzania personelem, która się nazywa zarządzanie różnorodnością? Tak, już się z tym spotkałem w ramach edukacji włączającej, oczywiście. Szkoły różnorodne, szkoły włączające są różnorodne, więc diversity. And inclusion w biznesie. Biznes też inkluzyjny i różnorodny. No jeżeli... Jak zarządzać kwietną łąką, gdzie rosną różne kwiaty? To mi się przypomina 100 kwiatów przewodniczącego Mao.
taką właśnie mąką. Oni tak postrzegają ludzi. Wy jesteście takimi kwiatami na łące, tych 100 kwiatów towarzysza przewodniczącego mało. Tylko to... Ale to jest wszędzie. Teraz na przykład nie wiem, co to jest diversity and inclusion w biznesie? Impost, artykuł jakiś no, tam. No tak, no wszyscy. To teraz wszyscy to robią. No wiesz, kiedy wlazłeś między wrony, wtedy kraczysz jak i one. Więc jest różnorodność pod względem płci, pod względem tożsamości, pod względem orientacji seksualnej, zwyczajów seksualnych, etnosu, kultury, języka, religii, oczywiście poza katolicyzmem, on nie wchodzi do różnorodności. No nie. Tożsamości, to już powiedziałem tożsamości, i to te kategorie się łączą ze sobą i oczywiście tam zawsze wytycza się jakieś kategorie, które są dyskryminowane, jakieś takie, które są dyskryminujące. Oczywiście ci, którzy są katolikami, zawsze są dyskryminujący, dlatego ich się wyłącza. A tu w ogóle jakby jest więcej tych członów, bo jak patrzę do Wikipedii, to jest strasznie długi artykuł, to jest... O antysemityzmie coś oczywiście. Jest diversity, czyli różnorodność. Jest equity, czyli równość, tak? And inclusion, czyli to włączenie, ale też jest belonging, czyli przynależność, przynależenie, tak? Czyli generalnie wspaniały świat jest taki, kiedy jest różnorodnie, ale wszyscy są równi, wszyscy są włączeni i wszyscy przynależą. Bo jest dei, dei czyli Boga, prawda? To po łacinie dei, czyli należący do Boga, czyli z Boga. No to, to oni właśnie sobie tak to ułożyli, taki skrót zrobili, że to jest boskie. To, co oni mówią, to są słowa boskie, oczywiście ich Boga. Znaczy oni są bogami, więc i oni nam to wmawiają, że to, co oni mówią, to Bóg powiedział. I tutaj generalnie chodzi o to, żeby nie wykluczać nikogo z powodu gender, jakby płci, kultury, etnosu, religii, niepełnosprawności, klasy, wieku albo opinii. No ale to takie wątpliwe z to ostatnie. Znaczy nas się wyklucza z całą pewnością. To... Znaczy, jeżeli opinie, w przypadku opinii dosyć wykluczone, jak nie gadasz się z tym wszystkim, co było wcześniej. Tak. Tak jest. No tak, więc tak to wygląda. Różnorodność i włączenie jest wybiórcze. No, no, no. Ale to jest w tej chwili treścią, właściwie taką konstytucją współczesności, tej unijno-globalnej. No i jak sam zauważyłeś, gdziekolwiek nie wejdziesz, to tam masz różnorodność. I tam tą równość, i inkluzję, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zgrabnie sklecone ze zrównoważonym rozwojem oczywiście i z wszystkimi celami unijnymi. Rok 2030, agenda, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tam zauważam pewną wadę, która bierze się już z samego słowa diversity, diverse. To znaczy również, to jest ta różnorodność, ale co znaczy zdywersyfikowanie, dywersyfikować coś? No, dywersyfikacja to w kontekście biznesu, pracy, no dywersyfikujemy na przykład źródła dochodów, czyli co robimy? Różnicowanie. Aha, no tak. Czyli zobacz, w źródłosłowie słowa różnorodność przyjętego przez agendę globalną, przez gnostyków, to już się kryje różnicowanie i tego nie mówią ludziom. No i ja mam taką lepszą propozycję dla różnorodności. No bo można, jest inne określenie na różnorodność, wzięte z angielskiego, a angielski to oczywiście bierze z łaciny. Bardzo dużo angielski zapożyczył z łaciny poprzez francuski, jak to była inwazja tych Normanów, którzy posługiwali się już językiem francuskim. Więc variability. Czyli co, że wariantów jest dużo, tak? Variability. Warialność. Różnorodność to również warialność. Tak, od wariantów, że masz wariant. Jeden wariant. Drugi. Variability to zmienność. No otóż to i zauważ teraz, że ta cała różnorodność. I pokrewne, że jest niestałość. No, o to chodzi. Piękność, prawda? Piękno niestałości. Płynna nowoczesność baumanowska. Oni wszyscy są niestali, przecież są zmienni, są płynni. Ale a jakby tutaj odnośnie tego antysemityzmu, z jakiegoś powodu mi to nie daje spokoju, oczywiście musiałem doczytać. Jest taki akapit odnośnie tej koncepcji diversity, equity, inclusion. Tutaj tłumacząc z wolna na polski, to że ta koncepcja została oskarżona o ignorowanie antysemityzmu, a nawet przyczynianie się do niego. I tutaj nawiązując do jakiejś Andri Spindel z kanadyjskiego tam stowarzyszenia czy fundacji nauczania o antysemityzmie, ten antysemityzm był mocno ignorowany przez tą koncepcję. A zwłaszcza pojawiły się duże rozbieżności na kampusach amerykańskich, kiedy doszło do ataku Hamasu na Izrael i wojny w Gazie, no bo jakby
ci studenci lewicowi no, zaczęli jakby patrzeć, no, że, czyli co, diversity, equity, inclusion, no to tych Palestyńczyków też trzeba tam diversity, inclusion i tak dalej, a tu jednak to tam tylko jedna grupa defaworyzowana. No, jednak, no i był antysemityzm. Kłóci się z drugą grupą defaworyzowaną, a dla tej głównej grupy defaworyzowanej, jeżeli pokażesz coś, co jest dla nich w tym momencie niedobre, czego oni nie lubią, no to jest od razu antysemityzm. No bo ale oni jakby po prostu spojrzeli na tę teorię i stwierdzili, że w Strefie Gazy to nie ma ani equity, ani diversity, ani inclusion. No to wiesz. No i to jest antysemityzm. Oj, czepiasz się tego antysemityzmu. Czy my musimy iść za ich narracją? No bo wiemy, że coś takiego jest i że tamci ludzie, oni mają z tym problem głęboki psychiczny i dopóki to pokolenie nie wymrze, to nie będą mieli z tym problemu. Bo tutaj był zarzut, że Żydzi zostali skategoryzowani w kategorii oprawców. Tam. No jak przykro, jak przykro. A to antysemityzm jest. Tak, antysemityzm. Ponieważ zawsze są ofiary. No dobrze, a to jest wątek poboczny. Wróćmy do naszego głównego wątku, czyli alternatywy dla różnorodności, którą nie chcemy nazywać diversity, bo to zawiera w sobie element rozróżniania, przecież nie można rozróżniać. Proponujemy variability, warialność. Czyli różnorodność, czyli warialność, która ma w sobie coś pięknego, bo zmienność i niestałość i płynność, czyli to, co oni wszyscy też podkreślają. A więc proponujemy, żeby tych wszystkich różnorodnych ludzi, którzy oddają się warialności, żeby uznać ich za warialistów. Warialistów. Warializm. A to od razu się kojarzy z pewnym słowem takim. Z jakim słowem? Wariat. Mi się tak skojarzyło. No to od tego pochodzi, to jest pochodne, ale to źródło słów jest od warius, no różny. No, ale wariat mi chodzi. No tak, no wiem o co chodzi, ale przecież Foucault mówił, że trzeba wypuszczać wszystkich, bo tylko oni są normalni. Tak. W komentarzu numer 5 do... W komentarzu ONZ-owskim numer 5 do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest wprost napisane, że wszystkich trzeba uwolnić, bo są przetrzymywani. Tak. Wszystkich z tych zakładów zdrowia psychicznego, więc w ogóle nie ma czegoś takiego jak to, co powiedziałeś. To kategoryzujesz jakichś ludzi. To jest opresyjne społeczeństwo patriarchalno-katolickie, tak, oparte na autorytecie i na władzy, na wiedzy władzy. Właśnie wyodrębnia sobie, kategoryzuje sobie tak jakichś ludzi, których uznaje za chorych psychicznie i ich zamyka w więzieniach, czyli w zakładach zdrowia psychicznego. Ja o tym mówiłem ostatnio na konferencji prawicy wolnościowej, jak miałem wypowiedź, taki wykład o Krzysztofie Karoniu i jego dziedzictwu. Tam przypomniałem, wtedy mi akurat to spontanicznie wpadło do głowy, że oglądałem kiedyś taki serial, który się nazywał Alienista. Nie wiem, czy ci mówiłem kiedyś w kuluarach o tym. Słyszałem o tym. Alienista. I alienista to jest stare określenie dla psychiatry. I teraz słuchaj, alienista, no bo on bada ludzi wyalienowanych. No tak. Czyli ludzi tych chorych psychicznie, że oni się wyalienowali jakby... Uznany przez społeczeństwo za chorych psychicznie. Tak, że oni się jakby wyalienowali, czyli oderwali się od swojej jakby struktury psychicznej. No i on oczywiście ich badał, żeby ich wyleczyć. A później ci lewicowi, marksiści, freudyści stwierdzili, że właśnie człowiek wyalienowany, czyli człowiek, który powiedzmy, to u nich to była najwyższa kategoria, że szaleństwo, tak? Czyli jeżeli ktoś popada w szaleństwo, jak to się nazywa w psychiatrii, bo nie pamiętam tego określenia, takiego fachowego na szaleństwo. Zaburzenie. Schizofrenia, o. Tak. Schizofrenia, jeżeli ktoś popada w schizofrenię, w szaleństwo, jest wyalienowany, to jest dowód najwyższej kategorii zdrowia psychicznego, ponieważ widząc ten chory faszystowsko-katolicki świat, można tylko oszaleć, jeśli jesteś zdrowy. Rozumiesz? Czyli oni oszaleli, bo są najbardziej zdrowi, a ty się czujesz tutaj jak ryba w wodzie, bo jesteś najbardziej zaburzony. Oni kontestują, ci szaleńcy, ci, którzy zostali uznani przez społeczeństwo oparte na przemocy za wariatów i zamknięci w zakładach, to oni jedyni są normalni, no bo przecież tak. Jak można, to Foucault, on tak się nad tym tak bardzo przejmował, no jak można zabraniać ludziom tego, czego pragną najbardziej? W jego przypadku to był dostęp do chłopców. I on właśnie strasznie utyskiwał, jak go wyrzucili z Polski. SBC go wyrzuciła z Polski. To nie było jednak nie do zniesienia dla u nas wtedy. Nawet dla komunistów. No to jak można? No, trzeba to obalić. No i właśnie idziemy tym tropem fukotowskim. Więc u nas nie ma wariatów. Znaczy, my tak chcemy wyjść naprzeciw temu światu, tych ludzi różnorodnych,
mają czasami jakieś problemy ze sobą, to nie są ich problemy ze sobą, tylko to skutek patriarchalnego społeczeństwa opartego na wiedzy władzy, który wywiera swoją faszystowską władzę i presję na tych ludzi i sprawia, że oni popadają w zaburzenia psychiczne, więc proponujemy im, żeby wszyscy oni byli różnorodni, ale nie w sensie rozróżniania, tylko w sensie płynności, warializmu, czyli możecie być warializmami i uprawiać warialność. I teraz proces, który sprawia, że człowiek staje się warialistą lub warialistką, to jest warializacja. Czyli przeprowadzenie z czegoś, co jest oparte na przestarzałych strukturach normalności, o normalności będziemy tutaj mówili jeszcze zaraz, do różnorodności warialnej, czyli do warialności, to jest warializacja. Więc mamy warialistów, którzy się oddają warializacji, zresztą już widzimy ich w tej chwili, jest ich wielu, coraz więcej zresztą. No i trzeba by, ponieważ język polski jest plastyczny, więc żeby też nikogo nie pominąć, to trzeba by ukuć jakieś nazwy dla tych ludzi, którzy są w warialności, którzy oddają się warializmowi, dla warialistów. No i tu jest bardzo, bardzo ładne określenie. No, załóżmy, że oni przyjmą, zachowają podział na dwie płcie. No tu mamy tutaj dla nich propozycję, jest warial. Jest wariant męski, warialisty i jest wariola. Okej. Okay. Warial i wariola. I można mm-hmm. tego robić piękne zdrobnienia. Wariolka na przykład, wariolusia, warialek. Mm-hmm. Piękne zdrobnienia, więc są nowe możliwości tworzenia nowych określeń. Można z tego jakieś, może jakieś zaimki nowe, chociaż to tak. Nie, to nie ten dział. Można zgłosić propozycję w razie czego. Tak, więc proponujemy ten świat lewacki, żeby on był warialny, żeby uznał się za warializm, za ten, który przeszedł warializację i żeby ci ludzie byli tam warialami i wariolami, warialiści. Jest jeszcze coś takiego jak cecha, bo nie każdego da się zwarializować. Trzeba mieć pewną podatność, czyli warialność. I zauważ, że ci ludzie, którzy tam są w tych wszystkich różnych lewackich odmianach, oni zazwyczaj są na terapiach. Mają jakieś... A nawet się mówi, że są w terapii. W terapii, tak, w terapii, w terapiach. Więc to jest jakby treść ich życia, więc nie każdy jest w terapii. Nie każdy ma podatność na to. Myślę, że trzeba coś mieć. Trzeba coś mieć, żeby reagować. Trzeba mieć jakiś model reaktywności na lewackie hasła. I żeby popaść w warializację i stać się warialistą, to trzeba mieć warialność. To jest cecha. Cecha jakiegoś systemu. Czy to jest człowiek, czy to jest jakiś większy system. Warialność systemu. To można by w ogóle stworzyć jakąś skalę warialności. Czyli podatność na lewactwo, które prowadzi oczywiście do warializacji. Warto to zbadać. Tak, trzeba by pomyśleć w jakiejś skali. Przy czym dla tej normalności wykluczającej, o której powiemy zaraz, to jest zaburzenie psychiczne. Natomiast, ale to jest właśnie raniące. Ja rozumiem, że to jest raniące, dlatego my chcemy tutaj wyjść naprzeciw, żeby oni nie czuli się zranieni i odrzuceni. Więc to nie jest już zaburzenie psychiczne, tylko warialność i warialiści. Więc tak. Taką masz tam różne denominacje, prawda, tam coś z płciami kojarzą, tam kombinują, z zajmukami kombinują, to wszystko jest warialność. I są wariale, wariole, mogą też stworzyć jakieś inne określenia dla innych denominacji płciowych. No, oczywiście. Oczywiście trzeba pamiętać, że warializm zazwyczaj prowadzi do fleizmu. Tak, to pojęcie już z poprzedniego odcinka. Tak, tak. A fleizm prowadzi do kolektywów fleicznych przez normalność wykluczającą, nazywanych melinami. Ale no, my nie jesteśmy za wykluczeniem, my jesteśmy za inkluzją. Tak. Dobra, czyli tak. To, co u nas nazywa się melina, to tam jest wariolina. Wariolina, okej.
Tam jest po prostu, to po prostu jest taka melina all inclusive, nie? Dom warialny. Dom warialistów. Dom warialny. No tak, tak, tak. Jest wszystko all inclusive tam. All inclusive, tak. All inclusive to jest bardzo, bardzo dobre określenie. All inclusive, czyli określenie na pełne włączenie. All inclusive. Inclusive. Tak. All inclusive. Nie tam Egipt i tam hotel, nie. Grecja albo coś. Macie w domu warialistów macie all inclusive, czyli wszystko tam jest dopuszczalne i dostępne dla wszystkich. No, dom warialny. To przejdźmy do normalności. Okej. Okay, normalność to jest straszne słowo. No i... Zobaczysz słownik, bo w tych czasach to trzeba sprawdzić. Wielki słownik języka polskiego profesora Żmigrodzkiego. Już sparę. Stan zdrowia psychicznego, który uznaje się za pozbawiony zaburzeń. No widzisz, ale uznaje się, a pytanie kto uznaje? A widzisz. A w polityce czym jest normalność? Cecha lub stan tego, co jest uznawane w danej sytuacji za typowe i niezwracające uwagi. Uznawane? Czyli jest uznawane. Element uznaje. A kto uznaje pytanie? Warialiści? No tu nie jest napisane. No ale... To pewnie jakiś konsensus społeczny. Pytanie, konsensus, a właśnie jaki może być konsensus społeczny pomiędzy warialistami, a niewarialistami? To musimy w ogóle nazwać, kto to są niewarialiści. No i proponuję na to określenie, zamiast, przepraszam, muszę wyłączyć. Tak, ale to był taki nowoczesny słownik, taki znany, w sensie inaczej. Nawet nie ma po co wycinać. Nie ma po co wycinać. Tak, to był słownik, wielki słownik języka polskiego, taki internetowy, tam sprzed paru lat. Natomiast jak spojrzymy do jakiegoś takiego starszego troszeczkę, na przykład, zaraz, normalność. Doroszewski na przykład. Doroszewskiego, to tam będzie trochę inaczej, podejrzewam. Właśnie Doroszewski. Normalność według Doroszewskiego, to tam, co tam będzie? Patrzymy. Normalność. Od normalny. Normalność, a czekaj chwila, to nie pokazuje, tak? Tutaj powinno być chyba. Bycie normalnym. Normalność to bycie normalnym, nie? Według słownika, tak. Normalność to jest bycie normalnym. Rozumiem się samą przejść. Tak, normalność to jest bycie normalnym, zgodnym z normą. Albo zdrowie psychiczne i fizyczne to jest normalność, albo życie toczące się według ustalonych, znanych praw i zwyczajów. Widzisz, już nie ma elementu uznania, że ktoś uznaje. Tylko są tylko po prostu są znane prawa i zwyczaje. A nawet mi się podoba, że normalność to być normalnym po prostu. Tak. Zgodnym z normą. To jest, bo więc to, tak. Zgodnym z normą gatunkową. No i widzisz, i ponieważ warialiści, dla warialistów normalność wygląda inaczej niż dla niewarialistów. No to najpierw trzeba rozróżnić warialistów od niewarialistów. No i proponuję taki podział na warialistów i normalistów. Ale. Bo to jest tłumaczenie nieznanego przez nieznane, więc trzeba też normalistów też rozróżnić. Bo warialiści to też są normaliści, ale warialni. Co to znaczy? Że dla warialistów normalnością jest warializm. Okay. A dla nas normalnością jest normalność. Tak. I teraz co to jest normalność najpierw dla nas? I tutaj proponuję odnieść się do niezawodnego w tych kwestiach Arystotelesa. Czyli co to jest definicja prawdy? To jest to sytuacja, gdzie wyobrażenie zgodne jest z rzeczywistością, z tym, co faktycznie jest. A to, co faktycznie jest, no to jest takie, jakie jest z natury. Czyli jest natura coś jest taka, jaka jest. No i my przychodzimy, patrzymy na to, jakie jest, i jakie to jest, poznajemy, po przypadłościach poznajemy istotę, więc staramy się dojść do przyczyn pierwszych i poznać dokładnie tą rzeczywistość. No i na tyle, na ile jesteśmy w stanie dotrzeć, a za pomocą zmysłów, najpierw używamy zmysłów, a potem używamy rozumu, no to określamy, co jest tą rzeczywistością i ją definiujemy. No i to, co nam natura narzuca, no to narzuca nam jednocześnie definicję. Czyli prawda to jest to, co jest w świecie bytów realnych. A w ogóle ciekawostka, bo teraz też szedłem sobie do wielkiego słownika języka polskiego i patrzę na definicję prawdy. Jest definicja historyczna. Definicja historyczna prawdy to jest to, co jest zgodne z rzeczywistością. No co więc, czyli... To jest historyczna, czyli my jesteśmy... Czyli to jest średniowiecze. Historystami. Nie, to jest starożytność nawet. No to jeszcze gorzej, tak. A nie, starożytność była lepsza niż średniowiecze. Antyk, no tak. Tak, tak, tak. Ale spójrzmy na taką obiegową opinię.
Mówi się tak, że pogląd, który większość ludzi uznaje za odpowiadający rzeczywistości. Znowu jakaś czyli większość coś czyli uznaje. Prawda jest wtedy, kiedy większość ludzi uznaje, że coś odpowiada rzeczywistości. No, ale to jest przemoc wywierana na tą mniejszość, która uznaje czyli inaczej. To jest przemoc symboliczna i, tak, i semantyczna. Tak, czyli prawda jest przemocą. Tak. No i wychodzimy naprzeciw temu, jeżeli rozróżniamy tą prawdę, która jest tutaj współcześnie określona jako prawda historyczna, czyli już nieaktualna, ale dla nas jednak jest aktualna i ona będzie zawsze aktualna, bo rzeczywistość jest aktualna, cokolwiek by o tym nie powiedzieć. Więc prawda jest taka, jaka jest, rzeczywistość jest taka, jaka jest i nasz normalizm, czyli nasza normalność, normalność. Proponuję użycie określenia normalizmu. Czyli normalizm jest to coś, co w danej definicji normalności uznane jest normalne. Tylko u nas to jest normalne, a u tamtych uznawane jest za normalne. Ustawane. Czyli normalność, bo inna będzie normalność dla warialistów, inna normalność dla nas. I to, co w normalności jest tą istotą, to proponujemy określić jako normalizm. I u nas to jest normalizm realistyczny. No i tu już właściwie więcej nie ma potrzeby wyjaśniać. Znaczy filozofia realistyczna, filozofia tak, bytów tak. realnych. Bazujemy na świecie bytów realnych. Ale po drugiej stronie tej warialnej mamy inną normalność. Mówi się, prawda, nowa normalność jest teraz. Czyli to już jest normalność warialna. No i trzeba określić, jaka ona jest. No bo wiemy, że jest inna, bo to już jest normalność realistyczna. Czyli normalizm realistyczny jest historyczny, jest nieaktualny. Czyli jak to się aktualizuje. No i tam są konstrukty umysłu. Jest umysł, jest idea. To w ogóle bazuje na filozofii idealistycznej, od Kanta się wywodzącej. A właściwie to jeszcze wcześniej tam od przed Kantem też Heraklit gdzieś tam, ta płynność, ogień jest tym głównym żywiołem. Ale generalnie takie ramy do tego stworzył Immanuel Kant, no i oni od tego wywodzą już później całą resztę. Tam Hegel był po drodze, Heidegger był, Nietzsche był i cały postmodernizm, że umysł jest zamknięty sam w sobie i nie jest w stanie poznać rzeczywistości, że byt jest niepoznawalny sam w sobie, ale może poznać to, jak opisuje rzeczywistość. No i już tu już jest pełna paleta możliwości. I z tego wywodzi się konstruktywizm poznawczy. Bo konstruktywizm może być różny. Najpierw był poznawczy, no bo żeby cokolwiek zrobić, najpierw musimy coś poznać. A więc prawda nie jest poznawana, tylko jest tworzona przez umysł. Tak. Umysł aktywnie tworzy prawdę. To dzisiaj jest zresztą też jeden z dogmatów współczesnej psychologii, współczesnych nauk edukacyjnych lub pseudonauk edukacyjnych, że jest konstruktywizm poznawczy i dzieci się teraz tak uczą, że co o tym sądzisz, jak to sobie wyobrażasz, co było dla ciebie ważne. No i te dzieci zamiast poznawać rzeczywistość, prawdę, poznają swoje wyobrażenie na temat rzeczywistości, wyobrażenie dziecka. Czyli jakieś magiczne wyobrażenie dziecka jest uznawana za prawdę w tej chwili. I każdy ma inną, każdy ma swoją. A i tak nie da się do tej prawdy dotrzeć, bo każdy ma swoją, więc trzeba jakąś prawdę ustalić w formie konsensusu, a konsensus naukowy jest narzucany, jest później przyznawany, przyjęty jako konkretynizm w dziedzinie polityki. No i oni wszyscy bazują na jakimś poglądzie na normalność, a ponieważ to wszystko bierze się z konstruktywizmu poznawczego i tworzy się w ten sposób konstruktywizm społeczny i polityczny, czyli tworzy się jakieś dowolne byty społeczne, dowolne byty polityczne, na przykład Unię Europejską się tworzy, na przykład ONZ się tworzy, czyli dowolne byty się tworzy, które później uzurpują sobie prawa do określenia innym tego, co jest normalnością. A to wszystko bazuje na ich konstruktywizmie poznawczym. Czyli co sobie wymyślą, jaką ideę sobie wymyślą, czy tam skądś wezmą od jakichś tam masonów czy innych gnostyków, to oni to przekują później w jakieś zasady, w jakieś prawo i później to przychodzi do nas, to tam politycy nasi jeżdżą, podpisują wszystko, tą gnozę podpisują i to później przychodzi, jak się okazuje, że mamy jakąś ustawę, rozporządzenie. I to jest wszystko oparte na konstruktywizmie poznawczym, więc proponuję dla tej rzeczywistości warialistycznej ustalić definicję normalizm konstruktywistyczny. W odróżnieniu od naszego, który jest normalizmem realistycznym. Normalizm konstruktywistyczny, czyli jest dowolnie konstruowany przez umysł, wel idealistyczny, bo to też no, najpierw jest jakaś idea, czy jakiś pomysł. No pomysł, na przykład, no dajmy trzecią toaletę, albo czwartą, albo ile jest płci dzisiaj?
Ile jest? Zatrzymałem się na 56. Ja słyszałem, że 62. No ale to może być 62, obojętnie. To jest... Tak, to nie ma znaczenia. Granice są tylko w naszych głowach, no możemy myślą wszystko. Bardzo polecam transgresję, przekraczanie granic, zwłaszcza umysłowych. No i TMO polecamy też. TMO? Przypomnij, proszę. Tranzycja mentalno-odbytowa. Tak, tranzycja mentalno-odbytowa. Tak, to... Wielu nie musimy polecać, oczywiście nie wśród naszych widzów, ale wielu w społeczeństwie polecamy... nie musi tego przechodzić, bo już przeszło. Polecamy zapoznać się. Tak. TMO to jest... Często występuje u warialistów. Mhm. Bardzo często warialiści idą w kierunku TMO, czyli tranzycja mentalno-odbytowa, czyli zamiana miejscami, tam gdzie jest umysł, znajduje się odbyt i na odwrót, oczywiście wszystko w sensie symbolicznym. Tak. No i żeby, i teraz mamy ten normalizm konstruktywistyczny, wyznawany przez tych gnostyków, którzy ustalają, co się dzieje w organizacjach ponadnarodowych, od których my zależymy, które ustalają nam nasze prawa. I oczywiście oni się posługują pewną mitologią, bo oni mają takie swoje narracje, lewackie narracje, feministyczne narracje, narracje ONZ-owsko-unijne, to są narracje. I to jest taki mit w znaczeniu niczeańskim, który jest intersubiektywny. To znaczy, jeżeli społeczność, wszyscy coś przyznają, uznają, jakiś mit uznają za prawdę, to jest prawda. Mhm. To jest prawda czasu, prawda historyczna w danym momencie. Mit w znaczeniu niczańskim, czyli te wszystkie polityki globalne opierają się na mitach w znaczeniu niczańskim. Na przykład katastrofa klimatyczna, czy wszystko, co się z tego wywodzi. Właściwie cała Unia Europejska, cała ONZ, wszystkie ich prawa opierają się na mitach w znaczeniu niczańskim. Wielki reset też jest takim mitem. Tak, tak, to jest intersubiektywne. Czym jest wielki reset w ogóle? Ale te inne mity też. To jest taki mit, talmudyczny mit o Adamie Kadmonie. Oni chcą w ten sposób powrócić do czasu sprzed upadku człowieka, który był idealny. Oni chcą stworzyć idealny świat, gdzie właśnie jest Adam Kadmon, który ma za małżonkę Lilith. I to jest ten świat idealny. I oni chcą właśnie wrócić do tego świata, nas tam zaprowadzić i rządzić tym światem lepiej niż ten demiurg, który go stworzył. Czyli te wszystkie narracje lewackie, feministyczne, ONZ-owskie, unijne, można by uznać, właściwie nie tyle, że można by uznać, one są nimi. To są talmudyczne hagady. Kurde, czyli dochodzimy do tego, co na początku mówiłem. Do istoty. Do istoty rzeczy. Tak. Tak. No idziemy za Arystotelesem. Mhm. Po nitce do kłębka. Poznajemy przypadłości, idziemy do przyczyn pierwszych. Talmudyczne hagady. Czyli takie narracje, opowieści, z których później wywodzone są normy obyczajowe i normy prawne, bo tam u nich to normy obyczajowe są normami prawnymi. I teraz jak zrobić, żeby nam to narzucić, żebyśmy my ich talmudyczne hagady, czyli wszystkie te narracje lewackie, feministyczne, ONZ-owskie, unijne uznali za swoje prawo i żebyśmy podporządkowali całe nasze życie. No i tutaj się kłania dorobek pozytywizmu prawniczego w postaci skrajnej. Pozytywizm prawniczy to jest ten, Karl Schmitt na przykład chyba, tak? Czy nie? On się też na tym opierał, ale on się zajmował czym innym, bo on to politologia, a to jest teoria prawa. Mhm. Z czym jest prawo? Otóż John Austin powiedział, w pierwszej połowie, tego co pamiętam, w pierwszej połowie XIX wieku, że prawo jest to rozkaz suwerena. Nie myli z tym drugim Johnem Austinem, który był od konstytutywnych aktów mowy. Sto lat później. Nie ten językoznawca. Nie. Inny. Ale to on też jest ważny. Ten John Austin, ten od prawa, prawoznawca, jest ważny, bo on powiedział, że prawo jest rozkazem suwerena. Oczywiście on tam jeszcze opisywał, że prawo powinno być sprawiedliwe, powinno odpowiadać takim zasadom, tak powinno być konstruowane, ale w świadomości społecznej pozostało tylko to jedno krótkie zdanie. No jest taki gość, tak. Że prawo jest to rozkaz suwerena. No i to później poszło do dalszej obróbki. No i pojawił się już pod koniec XIX wieku... To ten gość, nie? Tak, tak, tak. No. Hans Kelsen. To jest taka austriacka szkoła. No. I od niego wywodzi się normatywizm, czyli pozytywizm prawniczy, doprowadzone do maksimum. Normatywizm, że to, co jest normą prawną, to jedynie to jest prawem, czyli nie ma żadnych innych praw zwyczajowych, żadnych praw obyczajowych, nic, tylko to, co ustanowi państwo, czy ten suweren, który ma prawo do ustanawiania praw. I takim suwerenem chce dzisiaj być dla nas Unia Europejska,
I to, co sobie ustali Unia, ma być prawem, w sensie normatywizmu kelsenowskiego. Mhm. Mamy słuchać po prostu ślepo, robić wszystko. No i ONZ też ma być takim globalnym dawcą tego normatywizmu. I jeżeli poszukamy analogii, no to przecież to jest, to tak jest... W tym prawie rabinicznym. Mhm. Co powie rabin, to jest prawem. Jeden rabin to, drugi rabin tamto. Teraz chodzi o to, żeby był taki jeden główny rabin, a jakieś tam lokalni mogą być. Nie w sensie etnicznym, tylko ktoś, kto spełnia taką funkcję, jak dla sztetla był rabin. Prawda? Czyli rzeczywistość będzie podzielona na jakieś takie sztetle, mniejsze, większe. Unia Europejska będzie takim wielkim gettem, będą takie podgetta mniejsze i tam po prostu będzie prawo rabiniczne, oparte oczywiście na Talmudzie. I to będzie według zasad normatywizmu Kelsena i oni w ten sposób narzucą nam swój normalizm konstruktywistyczny, który jest w konflikcie, we stałym konflikcie z normalizmem realistycznym, czyli z tym, co jest rzeczywiście normalne. No i wtedy nam wszystkie narracje narzucą, czy przynajmniej będą próbowali. Ilość płci, trzecie toalety, czwarte, dziesiąte, dwudzieste. Każą wszystkich wariatów wypuścić, każą zamknąć kopalnie, każą zamknąć fabryki albo oddać im wszystko, samochody, wszystko. Ponieważ to są wszystko konstrukty umysłu oparte na hagadach talmudycznych i my to mamy przyjąć jako swoje prawo, no bo prawo to jest rozkaz suwerena i ich norma, co oni sobie ustalą w ramach... w sposób konkretyniczny, czyli konkretyni spotkają się w jakimś tam ciele ustawodawczym, to będzie na przykład Parlament Europejski i oni sobie coś ustalą, to będzie normalizmem konstruktywistycznym, który ma stać się naszym prawem, który mamy ślepo wykonywać, no bo prawo to jest rozkaz suwerena. No tak, a tylko tutaj czytam, tak w ramach podsumowania, bo powolutku się do końca zbliżamy, tutaj jest taka krytyka tego Johna Austina i tutaj jakiś inny pan stwierdza, że jeśli, jak twierdził Austin, prawo to rozkaz faktycznego suwerena, to wraz z końcem suwerena powinno także kończyć się jego prawo. No i tutaj jest jakby, nic nie sugeruje, ale wskazuje, że można to łatwo ten problem rozwiązać. Znaczy, to można bardzo łatwo rozwiązać. My tam w ramach Towarzystwa Wiedzy Społecznej zastanawiamy się, jak później urządzić świat i zorganizować Polskę po tym pandemonium teraz, unijno-globalnym. No i będzie tam cały gąszcz różnych praw, które będą się wzajemnie krzyżować, wykluczać, które będą nas skrępować jak uściski ośmiornicy. Takiej ośmiornicy inkluzyjnej. Już znajdujemy się w uścisku ośmiornicy inkluzyjnej, oni chcą, żeby było jeszcze więcej tych ośmiornic. Wszystkie nas, różne ośmiornice nas tak uciskały tymi swoimi ramionami, gdzieś przyssawały się tymi ssawkami, prawda, i wysysały z nas wszystkie nasze żywotne soki, no i to trzeba będzie rozplątać i myślę, że to będzie na podobnej zasadzie, jak poradził sobie Aleksander Wielki, po prostu przeciął węzeł gordyjski mieczem. Jak to przekuć na język prawny? No bardzo prosto. Odnieś się do szkoły praw natury. Tak jak w 1946, jak był proces norymberski, to tam się Niemcy zasłaniali, że no, oni wykonywali prawo. No przecież normatywizm Kelsena ich obowiązywał. Mhm. Prawo to był rozkaz suwerena, a w ogóle jeszcze bardziej niż rozkaz suwerena. Oni byli już pod każdym względem zmuszeni do tego psychicznie, fizycznie. Oni nie mogli odmówić po prostu, bo to było ich wyznanie. Mhm. Suweren kazał, no to trzeba robić to, co robili. No i Radbruch, Gustaw Radbruch, taki prawnik, napisał artykuł pod tytułem o ustawowym prawie i ponadustawowym o ustawowym bezprawiu i ponadustawowym prawie. I tam cofnął się, odniósł się do doktryny prawa natury, że obojętnie jakie prawo byłoby ustanowione przez obojętnie jakiego suwerena, jeżeli ono jest sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa natury, to ono jest nieważne z mocy samego prawa natury. Czyli nawet jeżeli ten suweren wszystko zrobi tak jak należy i będzie to legalnie uchwalone, promulgowane, wdrożone, nie można się na to powoływać, jeżeli to jest prawo niezgodne z podstawowymi zasadami prawa natury. Tak. No i można do tego nawiązać, więc takie prawa, które będą według formuły Radbrucha niezgodne z naszym prawem, z tym, co jest naszym prawem. Zaraz powiem, co jest naszym prawem. To nas to nie będzie obowiązywać. A nasze prawo to jest tak.
to idziemy do świętego Tomasza. Lex Divina, prawda, jest prawo natury, czyli generalnie prawo Boże. Jeżeli jakieś prawa, tamte unijno-globalne, będą sprzeczne, niezgodne z prawem Bożym, to to są prawa Sodomy. Nas, prawa Lucyfera. Nas nie będą obowiązywały prawa Sodomy i prawa Lucyfera. I to oczywiście naród polski sam będzie ustalał, co z tych zobowiązań międzynarodowych będzie go obowiązywać, co nie. Jeżeli to będą prawa Lucyfera i prawa Sodomy, to odrzuci w każdej chwili. A jeżeli będzie się opłacało, to przyjmie dla jeżeli trzeba będzie w ten sposób ochronić jakieś dobro większe. Więc tutaj to my, jak będziemy wychodzić z tego unijno-globalnego pandemonium, trzeba będzie rozplątać te wszystkie zawiłości prawne, to proponuję pójść tym torem. Pójść po linii praw natury i prawa Bożego, bo w ten sposób możemy rozbić wszystkie roszczenia różnych grup, które oni będą do nas mieli. Oczywiście oni mają te roszczenia dlatego, że mają określoną siłę polityczną, a czasami siłę militarną, ale zawsze, obojętnie kto by co nie zrobił, zawsze każdy okupant, każdy nadzorca, każdy ktoś, kto chce wtargnąć, kto chce nam coś zabrać, on chce mieć, żeby to było legalne, żebyśmy my uznali to za legalne, żeby wszyscy inni uznali to za legalne. Chce mieć to zalegalizowane. A więc w ten sposób my odmówimy legalizacji tych praw, które nam szkodzą i które uznamy, że nam szkodzą. Odmówimy legalizacji takich praw, posługując się doktryną praw natury. Czyli wszystko, co łamie podstawowe normy moralne, po prostu odrzucamy i tyle. Prawo Sodomy. Nas to nie obowiązuje. Jakieś zobowiązania? Nie mamy żadnych. Zresztą to nie my przyjmowaliśmy. Kto to przyjmował? To idźcie do tamtych. Niech oni ze swojego dadzą. Oni podpisywali? Czy naród dał im upoważnienie do tego? Nie. Oszukali naród. Powiedzieli, że nie podpiszą, albo nie powiedzieli, co podpisują. Poszli, podpisali bez naszej zgody, bez naszej wiedzy w ogóle. A więc jak nie było naszej wiedzy, nie było naszej zgody. Odmawiamy uznawania takich praw, takich zobowiązań, które nas wiążą. Oczywiście to nie jest sprawa na teraz, bo teraz to oni wszystko podpisują, wszystko uznają. To jest sprawa na ten czas, kiedy naród polski odzyska władzę nad państwem polskim i będzie mógł się rozliczyć z tymi różnymi zobowiązaniami unijno-globalnymi. Miejmy nadzieję, że to odzyskanie suwerenności jak najszybciej nastąpi. Jest to przesłanie, z którym kończymy dzisiejszy odcinek Słownika Globalizmu. Naszym gościem był ponownie Bartosz Kopczyński z Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu i Ruchu Ochrony Szkoły. Dzięki wielkie. Mówiliśmy o różnorodności i normalności w tym odcinku, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze tylko kilka ogłoszeń końcowych, bo w sumie tych na początku nie powiedziałem, bo byłem pod takim wrażeniem tego, o czym będziemy mówili. Mianowicie 1,5% do końca kwietnia można przekazać w ramach rozliczeń podatku PIT, książka i e-book dowolny w ramach nagrody, w ramach podzięki. Jest Buy Coffee, czyli wspieranie naszej codziennej pracy w redakcji poprzez wstawianie kawy. W opisie, w komentarzu są wszystkie linki i informacje, jak to zrobić. No i oczywiście też odsyłam do Biblioteki Wolności, czyli naszej księgarni, gdzie można zobaczyć wiele ciekawych pozycji, na przykład 20 lat Bunni, bilans członkostwa ekonomisty Tomasza Cukiernika, to książka, która podsumowuje nasz właśnie, co tam się działo po akcesie Polski do Unii, a w zasadzie jeszcze do wspólnoty wtedy, bo Unia jest po traktacie lizbońskim, ale to tam szczegół, dygresja. Inne ciekawe książki, na przykład też Nowa Generalna Gubernia pana Michalkiewicza, Zmiany klimatu profesora Kowalczaka, Encyklopedia Antykultury, to też Encyklopedia Antykultury też jest widoczna na ekranie, więc też polecamy książkę, której jestem jednym ze współautorów. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia, do zobaczenia.